I na swój drugi przejazd kwalifikacyjny wyjeżdża Harhut, który, przypomnijmy, ma na sobie teraz bardzo dużą presję. Musi zrobić bardzo dobry wynik, musi przejechać trasę niemalże bezbłędnie, jeśli chce w ogóle myśleć o przejściu do top 4. Przypomnijmy, jeden zawodnik odpadnie, liczy się najlepszy przejazd kwalifikacyjny. Harhut, poprzedni przejazd 0 punktów, duży pech tego zawodnika. Teraz na pewno będzie starał się odbić. I BMW M3 już ruszyło ze startu. RP26 pod maską. Zobaczymy, czy ta moc wystarczy, by bezbłędnie przejechać trasę na torze Vallelunga. Pechowy pierwszy zakręt, bardzo trudny, wejście z dużej prędkości. I udało się. Teraz zobaczymy, jak pójdzie mu w dalszej części trasy. No, jak do tej pory, naprawdę świetny przejazd Harhuta. Będzie na pewno wysoka nota i chyba nie musi się już martwić o miejsce w finale. A przed nami drugi przejazd punktowany Pawła Gryty, klubowego kolegi Harhuta. Pawcio preferuje raczej ostrożny styl wejścia w pierwszy łuk. I dobrze, sprawdziło się to w pierwszym przejeździe. Teraz bardzo ładnie przez clipping zone. Równo, bez korekt, składa się do kolejnego zakrętu. Na pewno wszyscy, którzy zaczynają swoją przygodę z driftingiem w Air Factor, mogą wzorować się na przejazdach zawodników Big Balls Drift Team. Bardzo solidny zespół. Zawodnicy są na pewno faworytami do wygrania ligi. Sesję kwalifikacyjną dzisiejszych zawodów kończy Patryk Adam, Strickman, dużo wyników, już wiemy, proszę tak.
I tak jak Państwo widzieliście, wspaniała sesja kwalifikacyjna, bardzo dobrzy zawodnicy i pary ukształtowały się następująco. Pawcio z Maciejo, Harhot z Strykmenem. Zapowiada nam to bardzo dużo walki. Tak jak mogli Państwo przeczytać, będziemy jechać systemem przejazdu próbnego, a po nim przejazdu punktowanego. Dwa przejazdy punktowane, w pierwszym prowadzi zawodnik, który uzyskał wyższą notę. I ruszyli do pierwszego przejazdu punktowanego. Pawcio liduje, Maciej jest z tyłu. W następnym przejeździe zamienią się rolami. Duża odległość na wejściu. Maciej dużo później się złożył. Ale jak na razie jadą bardzo, bardzo podobnym kątem. Maciej dobrze naśladuje tor jazdy lidującego Pawcia. Teraz drobny błąd Maciejo. Trochę mniejszym kątem pojechał, Pawcio uzyskał przewagę. Teraz znowu Maciej przed zbyt dużym kątem i Pawcio bardzo mocno błąd jechał. Teraz kolejne odpostowanie Maciejo. I chyba nie ma co ukrywać, że Pawcio będzie miał przewagę po pierwszym przejeździe punktowanym. I ruszyli, tym razem na prowadzeniu Maciej Ślepalski. Thank you.
bardzo mocno zwolnił i przeszkodził Pawłowi, co na pewno nie będzie zaliczone na jego korzyść. Trasa to jest typowa jak na zawody liftingowe, obejmuje ponad praktycznie całą długość tory, wyłączając prostą startową. Jest to naprawdę wielkie wyzwanie dla zawodników, dlatego żeby tutaj trasa jest bardzo długa i parę miejsc łatwo odprostować i trzeba tam bardzo dużej mocy. Teraz jako przejazd próbny widzieliśmy bardzo, bardzo mocną walkę, ale bardzo jednego punktu. Strykon popełnił błąd, ale to nikim nie skutkuje, tak jak to wiedziałem, jest to przejazd próbny. Za chwilę wrócę do pierwszego przejazdu punktowanego, gdzie takie zachowanie miałoby już skutki punktowe, mogłoby wręcz uniemożliwić wejście do finału. A w finale mogę już coś zdradzić, zawodnicy jeszcze tego nie wiedzą, ale państwo zawodnicy wiedzieli. W finale czeka Pasco, który jest pierwszym zawodnikiem podstawowym.